Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kolejnej wojnie ze strzałami. Jeśli chcecie zagrać w polską grę, podobną do Empires & Puzzles, zainstalujcie Gemstone Legends z linku z opisu filmu lub kodu QR. W bonusie dostaniecie nagrody z grafiki oraz epicką meralię. Zapraszam do gry. Ktoś tu mnie widzę próbował ugryźć, ale mu nie pykło, 8 punkcików zdobył. A czy to jedno takie pyknięcie, czy jeszcze wcześniej ktoś tam nadgryzał, bo 8 punkcików tego jednego to jakby mało. No dobra, a tu też 38-18, ale to poprzednia, tak mniejsza z tym. Ważne, że trzeba pana zresetować. Mamy Rockforda. Cel zostanie pokonany w ciągu 3 tur. Lepiej, żeby nie został pokonany w ciągu 3 tur. Dajmy sobie tego, dajmy sobie... Dajmy sobie, kogo sobie dajmy. No właśnie, no to jest pytanie. Dajmy sobie oślepiacza. Dajmy sobie czerwonego lekarza. I dajmy sobie jeszcze jakiś dwóch. Powiedzmy, że oni będą zieloni. I to będzie tak. To będzie tak i to będzie tak. Okej. Coś jest na rzeczy. Może coś z tego wyjdzie. Wprawdzie bez żółtego. No właśnie. Jest tylko fioletowy i to jeden. Czerwonego nie ma kompletnie, niebieskiego nie ma kompletnie. Zielony gdzieś tam świta. Oj, tu niebieskiego przeoczyłem, ale słoń się chyba i tak ułoży. I tu jest szansa, żeby teraz pogrzebać tego szympansa. No, no pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie, ale nie do końca o to mi chodziło. No to miejmy nadzieję, że Rockford jednak mimo wszystko właśnie padnie. Ha. Dajmy sobie... Tak, nie atakujmy jednak żółtej. Zielonego też wolałem nie atakować, ale tutaj nie miałem za wiele do powiedzenia. Tu już odpalił Hipciu. A, i od razu zbustował, kogo tam zbustować miał. Ściągnął mi najsłabszą postać, więc niewiele mi to zmienia. Gorzej, że weszły uniki. No właśnie. Nie tak to miało być. Gracz strzał robi swoje. Panienka robi swoje. My się teraz podleczymy trochę. Całe szczęście, że możemy. Ile te uniki jeszcze będą? Dwie tury. My i tak to nic nie zrobimy. Bo oni teraz będą cały czas na unikach wcisnęli. To jest ten moment, że ja nie wiem, czy tu w ogóle coś wyjdzie. Tu przydałoby się oczyszczenie, ale go nie wziąłem. Bo po co? Jeszcze dodatkowo mają lekarzynę. My próbujemy cały czas tutaj. Tych wariatów będziemy próbowali bić. Nic nie poradzimy. A nuż widelec przejdziemy przez któryś unik. Się uda kogoś tutaj z lekka podirytować. No, przydałoby mi się chciał wyciągnąć, byłoby całkiem sympatycznie i miło. Dobra, no i mówisz i masz. To jest dobra informacja. No to lecimy dalej, teraz przejdziemy na prawą stronę. Ten tu wali jak z armaty. Dziadyga. Ta raczej groźna nie będzie. No my lecimy dalej i próbujemy coś tu wymodzić. Niestety uniki są bardzo skuteczne u tych jegomości.
Więc ta walka będzie trwała, ale może właśnie kolejny unik zszedł, co z dziepką mi temat ułatwi. Ile tur rund? Nie mamy uniku już. Jak mi bardzo z tego powodu przykro. Oczywiście, że mi nie przykro. Dziadyga cholerny będzie mnie tu trąbą walił. No i co teraz? Dobrze. I chyba jest resecik. Czy też nie? No tak, jak nie, jak tak. To lecimy sobie dalej. Pójdźmy sobie może tutaj. Tu sobie pójdziemy tak. Tu sobie pójdziemy tym panem. I pójdziemy sobie tym panem. I pójdziemy sobie gotowe dane. Świnka na winka, pach, pach, pach. I pójdziemy sobie może. Unik. I tak, i pójdziemy sobie czerwoną. I walczmy. I źle. Nie zmieniłem oddziału na pałę, ale co tam. Jedna pała wiosny nie czyni. Więc lecimy. Tak, tu jest fioletowy, to mnie cieszy. Tu jest żółty i czerwony, to też mnie cieszy. Niebieski mnie nie cieszy. Czerwony mnie cieszy. Żółty mnie cieszy, fioletowy mnie cieszy. Wszystko mnie cieszy, jak dziecko po prostu, jak dziecko. No to lecimy sobie tak. Jak miło. Wprawdzie ona odpali, ale kij jej w kieckę. Gorzej, że odpali teraz Jowę, czy kto to tam jest. A i tego nie chcieliśmy. No ale dobra. Nie ma tego złego, co by na lepsze. No ale już starczy. Już starczy tych ataków i tych cudów wianków. Niestety muszę zrobić to tak. Muszę zrobić to tak. Muszę zrobić to tak. I muszę to zrobić tak. Aha. I zobaczymy, czy coś tu padnie. Coś padło. Też nie wiadomo co. Zrobimy tak i zrobimy, kogo my tu mamy, unik, a tu mamy, zrobimy tak i tak, to zrobimy też tak i tak. On mnie się odtruje trochę i jak żółty ładnie zszedł, no tu trochę gorzej, może mnie tam lekko przeorać ta postać. Ale uniki zrobiły swoje. To lecimy żółtym. Tu się już nic nie wydarzy. Avengers zostanie pokonany. No dobra, 6200 pykło. Kogo my tu jeszcze mamy? Lecimy z tą górą. 6000 kolejne. A tak, ale czy ja mam kogoś, kto mi... Tak, mam kogoś, kto mi... Ten ktoś to będziesz... Ty i ty. Jak widzicie, Fiscoil już wszedł na wyższe obroty. Dane o wrogu. Tak, tak, tak. Tu może dajmy czerwonkę. Tak. Tak. I może jeszcze, no właśnie, na cini się damy, niech się dziewczyna poskłada, co nam szkodzi. Dobra. Kolejny ataczek nie wyszedł na mnie. Czyli ktoś mnie nie dobił. Dwie próby się nie powiodły. Żółtego nie mamy. Mamy niebieski. Jest nam on potrzebny. Mamy drugi niebieski i on jest nam potrzebny. Mamy
czerwony i mamy trzeci niebieski, on też nam jest potrzebny. Tak. Bo tą mędę trzeba wybić, nie ma się w ogóle nad czym zastanawiać. No dobra, lecimy czerwonym, fioletowego nie mamy. To pójdziemy tak. Jest dobrze. Zablokować roz czy zablokować tą mędę? To jest pytanie. Zablokujemy roz... A nie, zablokujemy tą pannę, bo ona nam tu zaraz na głowie wszystko postawi. A wolelibyśmy, żeby tu na głowie jednak nic kompletnie nie stało. Teraz sobie wejdziemy w roz. Niestety ona walnie nam trzech dosyć mocno. Tak prorokuje, chyba że to był jakieś święto raz dla wszystkich. Mam nadzieję, że trzech, a nie wszystkich. Dobra, jest tak jak powiedziałem. I tak jak przewidziałem. No, ale nie ma tego złego, co by na straszniejsze nie wyszło. Ściągniemy sobie tutaj. I tym czerwonym chyba rozpociągniemy. Dobra. Trzech padło. Nie chcemy wygrywać tej wojny kompletnie. Balladyna. Dziękuję. Zatruć. Dobra, spróbujmy miękkiego na razie. Która nas będzie tu, a niestety wypstrykałem się już prawie ze wszystkich moich dobrych postaci. Szczęście prawie dane. Dobrze, pasi w końcu. Więc damy czerwonego. Czerwonego. I może jakiś fiolecik. Ale jaki? Fiolecik albo niebieski. Do tego myślę. Dobra. Lećmy w taki sposób. Całkiem dobry skład. Dobry jak będą odpowiednie kolory. Niedobry jak tych kolorów nie będzie. Czerwony, niebieski i fioletowy. Nie trafiłem kolorem kompletnie. To widzę. Jednego fiolet wejdzie, nie wszedł. Cała masa zielonego i żółtego. Kolorów zbędnych, bym powiedział, przynajmniej znam w tym momencie. Czerwony, niebieski, ale to aż szok, że trzy kolory mam i tych trzech kolorów nie mam. Jakkolwiek by to nie brzmiało. I one po prostu nie chcą lecieć. Nieprawdopodobne. Ale to dobrze. Niech se nie lecą. W pompie z nimi. My sobie poradzimy. Miętuwa tutaj leci. Może chociaż tanka wyciągnę, choć nie wiem. No właśnie, już podejrzewam, że go nawet nie wyciągnę. Nie odpalaj mi tego człowieka. Pozamiatane, niestety. Miętuwa i Paruwa zrobią w duecie niezłe zamieszanie, no właśnie. Ostał się, ale się ostał. Czy chociaż miętówkę? No dobra, chociaż miętówkę wyciągnęliśmy. Dobre i to. Dobre i to. Lecimy dalej. Tu nie pyko, ale kosmos to był po prostu. Kosmos brakujących kocuszków. Dwa ataki, ale dzięki temu jest szansa, że mój sojusz wygra. To natarcie. Czy ja chcę tego? Tego? Nie wiem, tego. Tego nie wie nikt. Więc 570, bo pozostały mi słabsze ataki, więc może ktoś z lepszymi pociągnie tychże oto. A ja sobie zostałbym na kimś lekko źdebko słabszym. Dziecko słabszy zostałbym, ale na kim?
Ten już nie. Ten też nie. Dobra, lecimy sobie tutaj tego 5942. Chyba. Nie, nie, chyba nie tak jednak. Weźmy sobie morze. Głębokie i szerokie. Chcę wziąć. Może jeszcze fiolecik. Fiolecik i... tego, może byśmy sobie wiedzieli. No właśnie, co? Mam jakiegoś turbo. Nie wiem, ten tutaj poruch mi w ogóle pasuje jak świni siodło. Zdecydowanie nie jest to, co bym chciał. Może żółty wpadnie, Motega odlepi. Może było tego pewnie. Testujemy sobie pana Motegę, czyliż panią Motegę, Motegową. Lord Loki, przyjacielu. Ty możesz zrobić mi tu dobrze. Może tak, a może nie. Już to wie. O, jak dużo żółtego. O. Żebym od tego żółtego po prostu nie rozchorował się. Świetnie, że jeszcze fiolet, którego nie chciałem w tym momencie właśnie wziąć jeszcze. Nie da tutaj i tu mi to nic nie da tu. Nie jest za radowne, nie? D i TP. Muszę tak, bo nic innego nie mam. Kogo mi misiek rozwali teraz? Fioleta proszę. No ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobrze, ale nic nie będę miał w tym miejscu. Nie teraz! Co za menda! No jak już się człowiek naładował, to mu drugi przyfasolował, no. Cokolwiek. No dobra, jesteśmy w dupie. I to w głębokiej. Druga walka nie poszła. Czekał, ładował i poszło jak po grudzie. Dobra, lecimy z ostatnim atakiem. Moje ataki jakieś takie dzisiaj spałki trochę wzięte. Mamy czerwonego jeszcze. Nie użyliśmy. Były. Trzy były. Wszystko było. No dobra. Mniejsza z tym. Weźmy zielonkę. Może weźmy od lepiasa nawalacza. Może weźmy zielonego. Ja nie wiem, jak widzimy zielonego, to może weźmy. Może weźmy sobie tego. Misia. Żółty albo czerwony. Zobaczmy, co mamy w czerwonym. O! Upannę możemy sobie przetestować. Pobawimy się. I pokonali mnie.
zdobił mnie. Skuteczność. Jest żółty, ale czy ja go aż tak potrzebuję? Podejrzewam, że byłby bardziej potrzebny w momencie, kiedy chciałem żółtego. Ale zobaczymy sobie, może teraz ten żółty po prostu to nie zrobi. Fajnie by było, jakby pokonać Jaohan, ale czuję, że to może być ciężkie. No właśnie, ta wypięta. Dobrze odrodziła. No, ale my lecimy jeszcze dalej, lecimy czerwonym. Polecimy sobie na razie tak. Tego czerwonego odpuścimy. Polecimy sobie tak. Bo zaraz właśnie zielona panna odpali, mogłoby trochę inaczej zrobić. Musimy się naładować, bo mi teraz trzepnie ten niebieski polernik. I tak może nie ściągnąć do zera, ale może nie musi. Nie czuję. Przyznam szczerze, że nie czuję dzisiaj tej gry kompletnie. Polernik przytasował chłopak. Niestety mój atak jeden już poszedł się czochrać. No, niedobrze, 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 bardzo niedobrze. Zrobimy tak i zrobimy tak. Nie mamy lekarza, więc też nie sądzę, żebyśmy tu już więcej coś mogli specjalnie ugrać. Zwłaszcza jak będą to takie właśnie ataki na mnie. Burę. Wielka świnia. No dobra. 3 do przodu, 3 do tyłu. Ataki troszkę na szybko, bo to widać. 21 minut, a nie 30 jak zawsze. Ale trzeba iść zjeść śniadanko i spadać na korty, trochę sobie pograć. No dobra, zobaczymy za chwilę. Właściwie za 18-20 minut, co z tego wyniknie. Cóż to była za wojna? 6017, 5637. Fajnie, że w końcu nam się udało przekroczyć 6000, bo już dawno taka sytuacja nie miała miejsca. Niestety nic tu ciekawego nie wpadło. Tu widzę reklamy. Wojna. Pole bitwy. Pole bitwy wygląda tak, że my po reseciku, a oni nie dali rady. Tutaj co tu na koniec jeszcze? 33 na mnie. Jeden atak, 8. Drugi, 17. Trzeci. A na 3 razy. Spoko. Teraz zmienimy trochę obronną na następną, bo doszedł nam fajny niebieski, który będzie mocno osłabiał przeciwników. Tu 38 i 18. 44. I pewnie też coś tam. No generalnie na 2 na 3 razy, ale wiadomo, że atakują mnie najmocniejsi przeciwnicy. Jak to wygląda tu? No proszę, jak na tak mocną przewagę naszą, to góra wygląda zaskakująco, w sensie... Mocno czerwono. Arko u nas i Marek. Ja z 3 udanymi 225, ale zdecydowanie środek nadrobił tutaj, mocno niebiesko. Tutaj też, a dół? A dół mocno czerwono, co już wiemy dlaczego przegrali. Czy oddali wszystkie ataki? Jeszcze sprawdzimy? No tak. A czy my oddaliśmy? No też. No dobra, wojna udana. Jeszcze zobaczymy jak skrzynka w połowie zapełniona. Pozostaje czekać, aż zapełni się w całości. No dobra, 2 wygrane wojny, więc podejrzewam, że teraz dostaniemy dużo trudniejszego przeciwnika i zobaczymy, jak to pójdzie na następnej wojnie. Dziękuję Wam za to, że ze mną byliście. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Trzymajcie się. Hej! Jeśli szukasz bezobsługowego biznesu, który zajmie Ci tylko kilka godzin w miesiącu, w którym nie potrzebujesz pracowników, to dobrze trafiłeś. Otwórz z nami bezobsługową siłownię i zostań jednym z naszych franczyzobiorców. Sieć Fit Plus to sprawdzony na świecie i szybko rozwijający się system. Mamy już ponad 200 klubów w 20 krajach. Jeśli chcesz zarabiać nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i dołączyć do naszej rodziny, skontaktuj się z nami.